Proszę pana, czy pyta mnie pan, czy jest nadzieja, żeby Polska wyrwała się z tej niewoli walutowej, tak, która, proszę pana, no to by wymagało właśnie patrz wyżej, to by wymagało tego, żeby była polska władza. Ja nie sądzę, żeby konstytucja, proszę pana, nie ma w Polsce znaczenia, dlatego że nie ma żadnego znaczenia, dlatego że sądy stwierdziły, że w razie rozbieżności między prawem polskim a prawem europejskim należy kierować się duchem i literą prawa europejskiego. Tak? I to stwierdzili sędziowie, a zatem sędziowie stwierdzili, że konstytucja jest niewarta funta kłaków. Kiedy wprowadzono w Polsce co, na przykład prawo ekstradycji, to znaczy europejski nakaz aresztowania, no to pogwałcono właśnie konstytucję. A zatem konstytucja nie ma tu nic do rzeczy, dlatego że nawet jeśli ona istnieje, no to okazuje się, że decydująca jest wola polityczna, jej egzekwowanie albo brak tej woli politycznej. A zatem wszystko sprowadza się do tego, czy istnieje, czy może zaistnieć polska władza. Ja nie wierzę w to, żeby Polacy mogli wybić się na niepodległość i następnie tę niepodległość utrzymać w drodze procedur demokratycznych. Ja w to nie wierzę. Jestem monarchistą, modlę się o powrót króla, nie wierzę w to, żeby Polskę można było przegłosować. Tak? Myślę, że na Polskę trzeba się targnąć, że trzeba się zamachnąć, tak? Żeby Polska była. I tego żadne grono, gremium demokratycznie wyłonione nie przegłosuje, dlatego że demokracja jest mantrą, którą każe się nam powtarzać właśnie po to, żebyśmy byli zneutralizowani, tak? W naszych dążeniach do suwerenności. No właśnie ślubowanie, tak, akademickie, humanizm, demokracja, nie chcesz podpisać, nie macie w obiegu. Jeszcze raz powtórzę, sądzę, że konstytucja nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ważne jest to, że Polacy nie mają rządu, który byłby zdeterminowany, by używać władzy, jaką ma do dyspozycji, żeby bronić Polaków przed zakusami cwaniaków, lichwiarzy, szantażystów międzynarodowych. Polacy mają rząd, który najwyraźniej nie czuje się zdolny do obrony przed takim międzynarodowym szantażem. I jeśli ten stan się będzie przedłużał, to być może za jakiś czas niewiele już do obrony pozostanie.
Amen.